tego projektu. Otóż ja, jak chodziłem, chciałem zaznaczyć, że ja w 2009 roku nie byłem w gronie rady i mogę powiedzieć to od strony społeczeństwa, jak to odbiera społeczeństwo. Nauczyciele w tej chwili, całość, niestety całość, bo nie są rozdzieleni na tych, którzy brali udział w projekcie, a którzy nie, ucierpieli bardzo tym całym projektem i od społeczeństwa dostali jedynkę, tak naprawdę. Dostali jedynkę i w tej chwili nauczycielom w całości też niestety powinno zależeć, żeby to odbudować, swój wizerunek. I mi jest bardzo przykro, że pani dyrektor nie chce dialogu. Tylko wyszła, przedstawiła swoją od swojej strony. Ja zdaję sobie sprawę, jak jest ciężko napisać taki projekt. To naprawdę jest ciężka sprawa i żeby ten projekt przeszedł. Ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę nieetyczne wynagrodzenie dla kadry zarządzającej, bo gdy większość społeczeństwa, no, u nas w gminie żyje na skraju minimum socjalnego, takie wynagrodzenie no, kuje w oczy strasznie, chyba każdego. No i jeszcze raz powiem, przykro mi jest, że pani dyrektor wyszła, no, powiedziała swoje powiedzenia i nie chce wysłuchać tak naprawdę nas. Bardzo fajnie, że te pieniążki były dla dzieciaków, chociaż częściowo. I jeszcze jedna sprawa, nie możemy też powiedzieć, że teraz każdy projekt odrzucamy. Nie możemy tak powiedzieć. Musimy każdemu dokładnie się przyglądać, bo projekty są dobre, tylko mądrze zarządzamy. Dziękuję.